dobry, dzisiaj chciałabym pokazać, jak nastroić skrzypce bez użycia pianina. Niektórzy nie mają pianina albo nie mają akurat do niego dostępu. Obecnie na telefonach, na smartfonach jest dużo aplikacji tak zwanych stroików. Zainstalowałam jeden z nich, żeby pokazać Wam, jak działa. Otworzę. Na początku wybieramy sobie, jaki instrument będziemy stroić. Tu mamy dostępne instrumenty, wybieramy sobie skrzypce. Mamy wymienione, jakie struny są w skrzypcach, czyli G, D, A i E. Dobrze. Mamy też pokazane mniej więcej oktawy. G3, D4, A4 i E5. Zaczynamy od strojenia dźwięku A. Bierzemy skrzypce. No jest prawie dobrze. Teraz stroik pokazuje, czy jest za wysoko, czy za nisko. Dobrze, widać, że jest już dobrze. Przechodzimy do następnej. D. Teraz widać, że za wysoko. I E. Zobaczcie, że stroik automatycznie przeskakuje, jeśli zagram inną strunę już. A i wyświetla się A. D automatycznie przeskakuje. G. I E. Dobrze. No, oczywiście na końcu sprawdzamy jeszcze dwudźwiękami. Dziękuję.